Janusz Rzeczkowski, dzień dobry Państwu, zapraszam na rozmowę dnia. Dziś naszym gościem jest Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się. Witam Pana, witam Państwa. No, to rozpocznijmy od pytań, które Zjednoczona Opozycja, Zjednoczona Prawica stawia opozycji. Organizowaliście Państwo konferencje prasowe w Zielonej Górze, w Gorzowie i stawialiście pytania dotyczące polityki migracyjnej, dotyczące tego, w jaki sposób opozycja zachowa się w sprawie zapory na granicy, w sprawie kwot uchodźców. I pytanie do Pana, czy stanowisko opozycji w tej sprawie jest niejednoznaczne? Mało tego, jest całkowicie niewiarygodne. No, dzisiaj można powiedzieć, że Donald Tusk zmienił kolejny raz zdanie i twarz, tak naprawdę mówiąc o tym, że jest przeciwny przyjmowaniu jakichkolwiek migrantów. De facto tak można wywnioskować z jego wypowiedzi. Także tych zarobkowych, którzy mają legalne kontrakty. I myślę, że to też pokazuje, jak całkowicie Donald Tusk się pogubił w tym, co mówi. Bo proszę zobaczyć, mówimy o osobach, które przyjechały do pracy na czasowy kontrakt. Czasowo one wrócą potem do swojego kraju, chyba że złożą odpowiednie dokumenty i będą chcieli zostać w Polsce. Ale to Polska jako państwo zdecyduje, czy będą mogli to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o zaporę na granicy, premier Tusk mówił, że ona nigdy nie powstanie. Powstała, potem mówił, że jednak no, powstała, więc niech będzie. Problem polega na tym, że to są ludzie całkowicie nieodpowiedzialni. Donald Tusk i Platforma Obywatelska, oczywiście też Lewica, oni będą wykonywać dokładnie to, co powiedzą mi w Brukseli, w Berlinie. I to dzisiaj widać. Ten pakt migracyjny, który dzisiaj w Unii Europejskiej jest na siłę forsowany, na razie jest lekko zastopowany dzięki postawie Polski, ma doprowadzić do tego, że nie w pierwszym roku będzie zalew tych nielegalnych imigrantów do Polski, bo oni też kalkulują, tak? Tu chodzi o to, że trzeba uchylić drzwi. Na początek mówi się o 2000. Premier Tusk będzie udawał, że są jakieś wnioski o to, żeby Polskę zwolnić ewentualnie z tego mechanizmu w związku z tym, że pomagamy prawdziwym uchodźcom wojennym z Ukrainy. Ale jak uchylimy raz drzwi, to myślę, że to, co dzisiaj się dzieje we Francji, jest dobrym prognostykiem tego, co może być u nas. Ja właśnie o Francję chcę zapytać, dlatego że no, tak się złożyło i to chyba też nie wszyscy są w stanie to pojąć, że w kontekście dyskusji i debaty, która się wydarzyła, mamy to, co mamy na ulicach Paryża i wielu francuskich miast, więc pytanie, czy tego rodzaju scenariusze są możliwe w Polsce, bo z drugiej strony widzimy spokój na ulicach Zielonej Góry, Gorzowa, no, szerzej innych miast, Warszawy i to też Państwo wykazujecie. Ale to jest, powiem Panu redaktorze, Panie redaktorze, więcej, bo chodzi o to, że właśnie Polska dzisiaj, obok wskaźnika inwestycyjnego, mieliśmy ostatnio słynną inwestycję Intela, czyli takie firmy też obstawiają Polskę jako dobry i bezpieczny kierunek do inwestycji. Mamy to bezpieczeństwo takie praktyczne, po prostu wynikające z tego, że na polskich ulicach jest po prostu bezpiecznie. I to też jest wielki atut. I to widać, bo część nawet turystów zagranicznych, którzy gdzieś tam są przepytywani czasem całkowicie przypadkowo, mówią, że przyjeżdżają do Polski, bo tu się czują bezpiecznie. Tu mogą spokojnie jechać autobusem, podróżować metrem, poruszać się, tak jak powiedziałem, komunikacją zbiorową, być spokojnie na plaży. Nic im nie grozi. I właśnie pytanie jest takie, czy w imię tak zwanej solidarności za błędy Europejczyków, zwłaszcza Niemców i Francuzów, Polska ma dzisiaj płacić cenę, może podobno do tej Francji, do tej we Francji. Tylko proszę zobaczyć, oczywiście nie mówimy o tym, że to od razu będzie, bo to nie chodzi o to, że to się od razu wydarzy. Tylko, że politycy powinni przewidywać troszkę dalej niż 1 czy 2 lata, tylko patrzeć właśnie na jaki rozwój pewnych wypadków. To, co się dzisiaj dzieje we Francji, moim zdaniem, panie redaktorze, to nie są zamieszki. To jest praktycznie wojna domowa. Proszę zobaczyć, że tam występują dziesiątki tysięcy policjantów. Rannych jest prawie 1000. Nie mówimy o jakichś tam zamieszkach, które dotyczą, nie wiem, kilkuset osób albo kilku tysięcy. Jest bardzo wiele punktów, to się rozlewa. Niszczone jest mienie i publiczne, i prywatne na masową skalę. I proszę zobaczyć, dzisiaj czytałem kuriozalną informację, mianowicie jeden z tych uczestników tych zamieszek, tych rozrób dostał wyrok w postaci zajęć reedukacyjnych. I prac społecznych. I teraz jaki to jest sygnał do reszty? Możemy plądrować, możemy niszczyć, a nic nas tak naprawdę nie spotka. No i chyba warto też przypomnieć taką informację, że w samej Francji szacuje się, że jest około 600 tysięcy nielegalnych migrantów, czyli osób niezarejestrowanych, które przebywają w tym kraju nielegalnie. Zostawmy ten temat, choć on zapewne w najbliższych tygodniach dalej będzie się przewijać w debacie. Pytanie, jaki wpływ na polską politykę mają Niemcy? Pytam nieprzypadkowo, dlatego że nie tak dawno mieliśmy do czynienia także z wypowiedzią przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej,
który Niemca, pana Webera, który powiedział, że są jedyną siłą, która jest w stanie odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy w Polsce. Tak, no i proszę przypomnieć, że jest to następca Donalda Tuska na stanowisku właśnie Partii Ludowej, jeżeli chodzi o Europarlament. I proszę zobaczyć teraz, jakie są intencje, to, bo jeżeli mówi to szef dzisiaj Niemiec, szef tej frakcji w Europarlamencie, czyli jakby wyraźny sygnał jest taki, zwalczamy Polskę cały czas, a teraz będziemy pilnować, żeby ją zwalczyć do końca, w sensie rząd Prawa i Sprawiedliwości, który realizuje polskie interesy. Wielka buta i arogancja tego pana i proszę zobaczyć, oni, chociaż wprawdzie raz się poważyli, żeby powiedzieć o Włoszech, chociaż bardzo szybko się uciekali z tego tematu, o Hiszpanii nikt nie słyszałem, żeby coś takiego mówił, bo to jest po prostu coś niedopuszczalnego, żeby w ten sposób mieszać się we wewnętrzne sprawy innego państwa, zwłaszcza przed wyborami. To Polacy decydują o tym, jaki mają rząd i jaki mają władzę. I też jaka jest polityka, na przykład w kwestii migracji właśnie. Myślę, że to są podstawowe rzeczy. Natomiast fakt, że na przykład Platforma czy Donald Tusk się do tego nie odnosili, czy też do tego nie odcinali, pokazuje jasno, będą tu realizowane niemieckie interesy, jeżeli Platforma, nie daj Boże, w jakiejś konfiguracji, pewnie z lewicą i innymi ugrupowaniami przejmie władzę. Widać, że te instrukcje są już napisane. Oczywiście będziemy teraz słyszeli różnego rodzaju wolty pod tytułem, że premier Tusk jest przeciwko migracji. Będziemy słyszeli inne rzeczy, tylko po to, żeby w jakiś sposób wygrać wybory. A potem się zobaczy. Proszę zobaczyć to, co był ten słynny reset z Władimirem Putinem. Przecież dzisiaj premier Tusk mówi całkowicie co innego, ale robił realnie, działał na szkodę Polski. Premiera resetu dziś o godzinie 21.30 w TVP Info, to przypominamy. Warto oglądać. Czwarty odcinek. Natomiast w kontekście obaw Niemiec i Niemców, to ostatnio mówiło się o tym także w kontekście inwestycji w Świnoujściu, połączenie wysp Uznam i Wolin tunelem. No, wielka inwestycja, która została zrealizowana przez samorząd przy wsparciu rządu dzięki funduszom europejskim. Wspaniała inwestycja, zresztą radość kierowców, radość wszystkich tych ludzi, którzy tam mieszkają, ale też którzy przyjeżdżają nad Polskie Morze, przyjeżdżają na wakacje w różnych innych celach. To było widać tą radość, tak? Że to się wreszcie udało, że no jednak to był jednak poważny problem z tym promem, z tą przeprawą, jednak to komplikowało też plany, no to też powodowało, że ludzie po prostu wybierali inne kierunki. To jest też sztandarowy dowód na to, że duże inwestycje, takie, które zmieniają rzeczywistość, są bardzo ważne. I rząd Prawa i Sprawiedliwości to robi konsekwentnie. Przekup Mierzei Wiślanej, mówimy teraz o tym tunelu, bezprecedensowe inwestycje drogowe, budowa ogromnej ilości kilometrów dróg krajowych i autostrad, obwodnic. Teraz rozmawiamy jeszcze o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. To wszystko rozwija infrastrukturę po to, żebyśmy mogli generować jeszcze większy wzrost gospodarczy. I ten wzrost gospodarczy dzisiaj jest bardzo duży. Proszę zobaczyć, bezrobocie, jedno z najniższych w Europie. Inflacja wprawdzie jeszcze podwyższona, ale systematycznie spada. Według ekonomistów jest szansa bardzo, bardzo duża, że do końca roku będzie poniżej 10%. Czyli obiektywnie rzecz biorąc, przetrwaliśmy potężny kryzys pandemiczny. Dzisiaj bardzo dobrze radzimy sobie w sytuacji, w której wojna trwa za wschodnią granicą i pomagamy jeszcze państwu ukraińskiemu walczyć, jak widać skutecznie, no, z imperialną Rosją. No, proszę zobaczyć, myślę, że to są realne sukcesy, które Polacy powinni dostrzec, że chyba pierwszy raz, znaczy może bardzo rzadko w naszych dziejach się dzieje tak, że jesteśmy w stanie no, te różne kryzysy przetrwać i jeszcze się dobrze rozwijać. A jak obserwujecie państwo jako członkowie Prawa i Sprawiedliwości, sondaże to jest spokój, poddenerwowanie, jak oceniacie w tej chwili to, w jaki sposób te sondaże się układają. Prawo i Sprawiedliwość nie zmienia na pierwszym miejscu, no ale widzimy, że urosła Platforma kosztem trzeciej drogi, Konfederacja ma cały czas dobry wynik, Lewica spadła, no ale też wchodzi do Sejmu. No, ciężko nazwać PSL i Hołownię trzecią drogą, skoro w sondażach trzecią drogą nie są, więc no, oczywiście my ze spokojem na to patrzymy, natomiast oczywiście ciężka praca przed nami. Te konferencje, te rozmowy, te spotkania. Wcześniej mieliśmy spotkanie w Bogatyni, bardzo udane, kilkanaście tysięcy osób wyraźnie chciało powiedzieć, że nie zgodzimy się na dyktat i tak naprawdę zagrażanie bezpieczeństwu energetycznemu Polski, bo próba zamknięcia Turowa, Bogatyni i tego wszystkiego, co tam się działo, też wspierane przez polityków Platformy, absolutnie w Polsce nie będzie mieć miejsca, jeżeli będziemy rządzić, to też był ten sygnał. Dlatego my spokojnie do tego podchodzimy. Na pewno to będzie bardzo trudna, bardzo wymagająca kampania wyborcza, ale jak każda. Zresztą często prezes Kaczyński wspomina kampanię prezydencką w 2015 roku, kiedy kandydat wtedy, Andrzej Duda, miał w sondażach, przypomnę panu, 7%, a został prezydentem Polski dwukadencyjnym.
To prawda. Wspomniał Pan o Turowie i o konwencji, która została przeniesiona. Wcześniej nowy szef kampanii Prawa i Sprawiedliwości, europoseł Joachim Brudziński. No i ta decyzja właśnie, żeby zorganizować to spotkanie w Turowie, na Dolnym Śląsku, w tym samym dniu, w którym na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, Donald Tusk spotykał się ze swoimi zwolennikami. Więc widać, że nie unikacie Państwo konfrontacji. Nie unikamy przede wszystkim spotkań i absolutnie nie boimy się tego, co Platforma i Tusk wygadują, dlatego że widać, że oni gadają tylko ogólnie, a my mówimy o konkretnych sprawach. Zamknięcie elektrowni i kopalni w Turowie, w Bogatyni, jest zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski energetycznego. Czy oni mówią, będą bronić tego, czy oni mówią, w jaki sposób to będą robić, czy oni lobują w Europie, żeby tą sytuację poprawić? Nie, wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej to zwalczają, żeby Polska miała jeszcze większe problemy. 7% energii elektrycznej tam jest wytwarzane. Jak to zastąpić? W jaki sposób? Będziemy kupować ją oczywiście od Niemców prawdopodobnie. To właśnie może o to chodzi. Ja myślę, że to są realne problemy. I też mieszkańcy Bogatyni przecież też tam byli. Oni wiedzą, czego dotyczy ten spór. Ale w innych częściach Polski takie same są sytuacje. Związkowcy z Turowa byli także na spotkaniu w Jeleniej Górze z Donaldem Tuskiem i tam głośno protestowali przeciwko stanowisku jego środowiska politycznego. Zamiast usłyszeć jakąś konkretną ścieżkę rozwiązania problemu, był atak. Ale oczywiście, że był atak, bo przecież w tej sprawie na pewno Donald Tusk będzie słuchał tego, co mówią w Berlinie. Właśnie problem polega na tym, że mieszkańcy, tak jak powiedziałem, Bogatyni, związkowcy, górnicy, pracownicy tych elektrowni, w ogóle myślę, że Śląsk i Dolny Śląsk, muszą się poważnie zastanowić, ci mieszkańcy, którzy tam są Polacy, co oznaczają tego typu politycy, bo oni nie będą realizować polskich interesów, a więc, co za tym idzie, będą, tak jak były te wypowiedzi Szymona Hołowni, Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego, oni z lekkością mówili zamknąć. Po prostu wykonać wyrok, zamknąć. Tak? A te 50 tysięcy osób, które tam są, które z tego żyją, ich to nie obchodzi. Wspomniałem o Joachimie Brudzińskim, nowym szefie kampanii. Widać, że jest jakieś nowe spojrzenie na to, w jaki sposób prowadzić te działania informacyjne PiSu? To nie żadna nowość. Joachim Brudziński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, tak naprawdę współtworzy kampanię od zawsze, przynajmniej od tego czasu, kiedy ja pamiętam, i te kampanie zawsze w nich uczestniczył bardzo czynnie w sztabie. Dzisiaj jest szefem sztabu. I od razu jest nowy impuls, tak? Mamy tą konwencję, to spotkanie w Bogatyni, bardzo udane. Będą nowe oczywiście pomysły i rozwiązania na kampanię. Myślę, że wchodzimy w kampanię w taki mocny sposób, też zmobilizowani i będą na pewno tego typu kolejne spotkania, bo będziemy przekonywać Polaków, jaka jest alternatywa, ale przede wszystkim będziemy się chwalić tym, co nam się udało. Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość, uprzejmie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się, do zobaczenia.